Dzień dobry, witam Państwa po poranku. Dzisiaj będziemy się chwalić, no może nie tyle my, co nasz gość, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu, pan Bogusław Januszko. Dzień dobry, panie dyrektorze, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panu, To, to panu, chwali Pięństwo jest dzisiaj usprawiedliwione. To tło, które dzisiaj Państwo widzą poza nami, to są sukcesy szkoły, o których będziemy mówić, ale spotykamy się między innymi, by powiedzieć o tym, co wydarzyło się dopiero co w Poznaniu za sprawą pańskiej placówki. Czy wraca, panie dyrektorze, moda na mechanika? Mechanicy byli zawsze potrzebni, aczkolwiek nie jest to zawód tak medialny. Natomiast mechanika to nie jest tylko mechanika taka w rozumieniu typowym. Mechanika to jest też i mechatronika, przecież to są i samochody. I to są inne zawody pokrewne, w których kształcimy. I już samochody elektryczne. A no, elektromobilność to <noise> oczywiście nowy trend. Czy nie zmienia się także zatem trend, jeśli chodzi o uczniów, którzy chcą uczęszczać do tej szkoły? Bo zawsze mechanicznie był kojarzony z dużą grupą osób z Opola, ale też z województwa, które, które przyjeżdżały, by się uczyć. Generalnie skupiamy młodzież spoza Opola. Statystycznie mogę powiedzieć, że 80% to są osoby, które dojeżdżają do szkoły codziennie. 20% młodzieży jest młodzieżą stacjonarną z Opola. Czy już się zdarza tak, że w klasie jest więcej niż jedna dziewczyna? To zależy od zawodu. <laughs> Bo nie, pamiętam, że to był zawsze, my ludzie z Ogólniaków patrzyliśmy, łoch mają w klasie dziewczyny, bo u nas było odwrotnie, bo ci z mechanika przychodzili, bo u nas było dużo więcej dziewczyn. Ale tak <noise> jest do tej pory. Są szkoły, w których wiodącą ilością są dziewczęta, a są szkoły, w których wiodącą ilością są chłopcy. Pytam, o, no, no, pytam zależności... o to dlatego, że kierowca autobusu to już nie jest typowo męski zawód. Nie, i to mi się bardzo podoba, że panie. Wchodzą w takie zawody, które do tej pory były tylko zdeterminowane przez mhm. mężczyzn. Ale y, odpowiadając na pytanie, czy jedna dziewczyna w klasie, y, to nie, dlatego że oczywiście w, za w zawodzie powiedzmy y, technik y, pojazdów samochodowych, mhm. no to jest jedna, dwie, trzy dziewczęta. Y, technik mechatronik, tutaj rzadziej dziewczęta. Ale y, zawód technik spedytor, który y, uprawiamy jako szkoła, y, no to jest taki układ pół na pół w klasie. No tak, logistyka jednak jest coraz bardziej popularna, więc myślę, że ja bym coraz my, dalej nie tam... mylił słowa logistyka ze słowem spedycja. Bo jednak. są to dwa różne zawody w klasyfikacji zawodów. Technik no tak, ty... i technik spedytor. No ale pokrewnie, więc pokrewnie działają zapowodzie... i uzupełniają się, się wzajemnie, tak, bo jeden zawód bez drugiego nie może istnieć. Panie dyrektorze, to teraz o sukcesie, który przywieźliście, no właściwie na gorąco można byłoby powiedzieć w tej chwili z Poznania. Tam odbywają się ogólnopolskie mistrzostwa mechaników. Proszę powiedzieć o samej skali, bo żeby wziąć udział w tych mistrzostwach, to trzeba się najpierw zarejestrować. Jaki to jest na skalę krajową liczba uczestników? Z tego, co podali organizatorzy, a śmiem wątpić, że tak jest, udział w eliminacjach dwuetapowych mhm. szkolne poprzez pośrednie i dopiero do finału to rozpoczynało 20 tysięcy uczniów. Wow! Z całej Polski, w tym grupa z mechaniczniaka w, ilości, w liczbie? Yy, w ilości 18 osób, yy. która dostała się do finału, bo startowało więcej. Yy. Natomiast próbę podejmowało więcej, natomiast do finału yy, zostali zaproszeni ci, którzy potem byli nagradzani. Tak się Najważniejsze zrobiło. sukcesy, bo trzeba powiedzieć, że to są te największe sukcesy, również w skali krajowej. Dla Waszej szkoły. Najważniejszy sukces no, to chyba to, że w tym roku udało nam się, no i to tak może nieskromnie powiem, rozbić bank yy, ogólnopolskich mistrzostw Mechaników przy motor Poznań Show. Yy, bowiem na czym to rozbicie polegało? Panie że w każdej kategorii, w której występowaliśmy, zajmowaliśmy yy, miejsce na pudle. Albo pierwsze, albo drugie, no i bywało, że też trzecie, co nie znaczy, że złe. Na czym polegały te najważniejsze konkurencje i w jakich dziedzinach, bo tutaj na pewno byśmy myśleli o poszczególnych kategoriach? Kategorie w, w ogólnopolskim mechanicznym konkursie, w mistrzostwach, to jest tak, elektromobilni, czyli ta przyszłościowa kwestia. Mocno wchodząca, ale poza tym mechanik, lakiernik, mechanik maszyn rolniczych i mechanik, maszyn, yy, mechanik samochodów ciężarowych. I tak w skrócie, bo tutaj jest ten sukces w pańskich rękach, na czym polegały te, te główne konkurencje, z czym musieli się zmierzyć uczniowie? Yy, one podobnie wyglądają, a mianowicie stanowiska wystawione przez partnerów tegoż przedsięwzięcia, Czyli firmy zajmujące się y, szeroko pojętą motoryzacją, mhm. y, zapraszają na konkretne stanowiska, w których uczniowie po pierwsze muszą wy się wykazać wiedzą, y, no, takich short pytaniach, a po drugie muszą wykonać coś zadanego przez, na danym stanowisku, za co oczywiście zbierają punkty. Oczywiście te punkty są zliczane i potem jest ogłaszany y, werdykt. A gdybyśmy to porównali, nie wiem do potęg szkół, z którymi się zawsze Państwo mierzycie, to rzeczywiście to jest klasa ta światowa w tych kategoriach w stosunku do innych. No bo przecież Opole jest kopciuszkiem w stosunku do innych wielkich szkół. Ja myślę, że zwrócić uwagę należałoby na fakt, że jesteśmy zespołem szkół mechanicznych, w którym jedną ze specjalności jest technik pojazdów samochodowych. Z innowacjami w kierunku autotroniki mhm. i tej elektromobilności. Natomiast nie jesteśmy zespołem szkół samochodowych. W związku z tym wydaje mi się, że patrząc, że grono szkół, które zawitało w tym roku na mistrzostwa, to są generalnie zespoły szkół samochodowych. I ten sukces jeszcze większe. To jak gdyby no, taki ukłon w naszą stronę, że na tej naszej bazie stosunkowo skromnej potrafimy tyle zrobić. E to co to będą młodzi mechanicy po tej szkole i po tym sukcesie, że tak powiem, co mogli zrobić, skonstruować po takim sukcesie, na przykład jak to się, na, na, na samych uczniach, bo oni na przykład też pisali zdjęcia, mamy wieczór fajny, bo się cieszymy, o tak jak tutaj, na zdjęciu mamy chwilę oddechu. Jak oni to przyjmują tak na koniec? Yy, przyjmują to z zadowoleniem, bo, bo to jest doświadczenie yy, na przyszłość przyjmują to zadowoleni. Pracodawca to widzi, pani dyrektorze, tak, tak? Pracodawcy to widzą, dlatego że w CV mogą sobie wpisać konkretne osiągnięcie. Pracodawcy bardzo patrzą w tej chwili na jakie praktyczne elementy mogą zwrócić uwagę u, u osoby, którą przyjmują do pracy. No a wiemy, że na rynku pracodawcy lubią, kiedy Nowo zatrudniony albo zgłaszający się pracownik potrafi wykazać, że oprócz tego, że chodził do szkoły, jeszcze potrafił więcej. Panie dyrektorze, to jeszcze tylko na koniec oczywiście zapytam, to teraźniejszość, która daje taki dobry krok w przyszłość, co przed szkołą? No bo wiemy, jak zmieniają się warunki. Na początku powiedzieliśmy, że mechanik zawsze był potrzebny, pewnie będzie, chociaż AI oczywiście i sztuczna inteligencja wkracza coraz bardziej. Natomiast tak naprawdę wyzwania przed mechaniczniakiem i przed panem, bo przed nami gorący okres już tej końca wiosny, czyli okres matur, a później znowu przyjęć do szkół. No tu są dwa aspekty wyzwań. Myślę, pierwszy to w branży samochodowej elektromobilność. Yy, mamy już na przykład stacje ładowania samochodów elektrycznych u siebie. Yy, nie mamy jeszcze elektrycznego samochodu, ale jak znam życie... To nie skonstruują. Yy, no może się tak nie da. Nie w tych warunkach. Ale myślę, że jak yy, nasi partnerzy edukacji zawodowej yy, Rozumieją, że idziemy do przodu, więc wspomogą nas również w tym obszarze. Zresztą do tej pory bardzo nas wspomagają. Natomiast drugie wyzwanie, no to, to rekrutacyjne przyszło-roczno-szkolne. Ono jest tutaj tak mniej wyzwaniowe, dlatego, że jest półtora rocznika uczniów, które trafią w tym roku do szkół średnich, no ale jest okazja, żeby no, ci najlepsi dotarli. I zostali wchłonięci przez, przez szkoły. Oczywiście życzę wszystkim absolwentom, przyszłym absolwentom szkół podstawowych, żeby wyniki mieli jak najlepsze. No ale niestety no tu decyduje liczba punktów, którą osiągną na świadectwie, za oceny, no i na egzaminie. To już tak sumując, ile aktualnie ma pan uczniów w szkole, a ile będzie przyjętych w nowym roku szkolnym? Planujemy przyjąć cztery oddziały technikum, trzy oddziały branżowej szkoły pierwszego stopnia, utworzyć z uczniów branżowej szkoły pierwszego stopnia branżową szkołę drugiego stopnia, czyli kiedyś było technikum dla dorosłych, czyli suma summarum na przyszły rok, no to łatwo policzyć.

Tak, U, uczniów. Planuję, że 1 nie? września na, na boisku szkolnym, na inauguracji, będzie 780 uczniów. To reszta, niech sobie Państwo doliczą. Ile jest aktualnie? Tak. Ta mała matematyka się kłania. Gratulujemy, Panie Dyrektorze, tych sukcesów. Przypomnę, na ogólnopolskich mistrzostwach mechaników w Poznaniu, nasz mechaniczniak odniósł ogromne sukcesy, zajmując miejsca na pudle, jak to Pan Dyrektor określił, w wielu kategoriach od podkreślamy Państwa na profile szkoły, tam na pewno szczegółowe informacje Państwo znajdą. Bogusław Januszko, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych, co podkreślamy naszym Państwa gościem o poranku, czyli w teraz Opolu, do... w, Opolu. w Opolu, czyli teraz Panie Dyrektorze przypilnować dzisiejsze lekcje, bo jeszcze do świąt się dzieci uczą. Jeszcze wtorek, środa, czwartek tak, zostały. Tak. No skoro święta, to Panu Redaktorowi i wszystkim słuchaczom i widzom zdrowych, spokojnych, radosnych. I my przyjmujemy siat. i tym tym samym się odwdzięczamy również. Dziękuję bardzo Dzięki za rozmowę. I się za rozmowę.